Siostry Benedyktynki Misjonarki to wspólnota założona przez matkę Jadwigę Kuleszę w 1917 roku. Jesteśmy obecne w Polsce i w różnych częściach świata. Obecnie zgromadzenie liczy niespełna 300 sióstr, które podejmują różne formy aktywności. Matka założycielka zostawiła nam jako dziedzictwo regułę świętego Benedykta, umiłowanie Słowa Bożego i liturgię. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek znajduje się w Otwocku. Wspólnotę tego domu tworzą 42 siostry. Jesteśmy wspólnotą zróżnicowaną wiekowo, bowiem najmłodsza siostra naszej wspólnoty ma 21 lat, najstarsza 94 lata. Siostry będące na formacji początkowej, na tym początkowym etapie formacji postulanckiej, nowicjackiej, przygotowują się do życia zakonnego poprzez studium i poprzez gorliwą modlitwę. Inne siostry zaangażowane są w działalność apostolską wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy w Anielinku, w przedszkolu, które w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Ta data doskonale zbiega się ze stuleciem naszego zgromadzenia. Do naszego przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Charakteryzuje nas bardzo bogata oferta dydaktyczna oraz prowadzimy liczne zajęcia dodatkowe, takie jak religia, matematyka, rytmika, język angielski, czy też zajęcia rozwijające z Weroniki Sherborn. W przedszkolu pracują siostry, które stale doskonalą swój warsztat naukowy, a także panie, które wspierają nas w prowadzeniu zajęć na najwyższym poziomie. Wspieram siostry w realizowaniu celu przedszkola, jakim jest zarówno rozwój ogólny dziecka, jak i rozwój duchowy. Patrząc na moich podopiecznych, czuję wielką satysfakcję i spełnienie jako nauczyciel. Praca z dziećmi daje mi dużo radości, satysfakcji i jest pełna niespodzianek. Praca z dziećmi to moja pasja. Każdy nowy dzień to wyzwanie i wielka przygoda. W ten sposób realizuję charyzmat benedyktyński. Można powiedzieć, że nasze przedszkole jest przedszkolem wielopokoleniowym i każdy z niecierpliwością czeka na przyjęcie do przedszkola. Cenimy przedszkole Anielinek przede wszystkim za to, że dzieciaki świetnie się tutaj czują. Panuje tutaj rodzinna atmosfera. Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola. I siostry, i panie, które opiekują się dziećmi, są ciepłe. Dzieci są tutaj po prostu kochane. I druga sprawa, która dla mnie i dla męża jest bardzo ważna, to to, że te wartości, które wyznajemy w domu, w których wzrastają nasze dzieci, są również ważne w przedszkolu. I mamy świadomość tego, że spójność domu i przedszkola w patrzeniu na cel wychowania, jakim jest zbawienie, daje naszym dzieciakom takie poczucie bezpieczeństwa i dobrą przestrzeń do tego, żeby się prawidłowo rozwijały. Kolejną formą naszej działalności apostolskiej jest praca charytatywna. Prowadzimy także gabinet stomatologiczny. Pan Bóg do swojej służby powołuje ludzi różnych narodowości, różnych ras, różnych charakterów, a jak widać na moim przykładzie, również różnych zawodów. Każdy z ludzi, każdy z powołanych może odnaleźć siebie, odnaleźć drugiego człowieka i odnaleźć Pana Boga, byle otworzył się na Jego łaskę. Odpowiedział pozytywnie na jego wezwanie.
Nasza matka założycielka, Jadwiga Kulesza, zmarła w niedzielę wielkanocną, 5 kwietnia 1931 roku w Łódzku. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym. Po zakończeniu II wojny światowej Wołyń znalazł się poza granicami Polski. Siostry były zmuszone opuścić te tereny. Tym samym grób matki założycielki i 5 pierwszych sióstr pozostał również poza granicami Polski. W 2006 roku uroczyście obchodziłyśmy 75. rocznicę śmierci matki założycielki. Zrodziła się właśnie taka myśl, by w Domu Generalnym w głównym holu umieścić duży portret matki założycielki i urnę z ziemią przywiezioną z byłego polskiego cmentarza, gdzie spoczywa matka i pierwsze siostry. Portret matki, ziemia z cmentarza, wszystko po to, by czuć z nią jeszcze głębszą więź, by czuć jej obecność, duchową obecność wśród zgromadzenia. Wydałyśmy taką małą książeczkę traktującą o jej życiu. Pisząc wstęp do tej książeczki, posłużyłam się jakże bardzo wymownymi słowami polskiego poety Jerzego Liberta. Pod Twoim wzrokiem, Matko, jak pod wielkim cieniem, wyrasta moja miłość i w Ciebie się wplata, jak drzewo w głębię ziemi idące korzeniem.